Przykładem takich patologii w organizacjach społecznych jest na przykład jadłodzielnia. Jadłodzielnia zawsze pusta, nie otwarta w niedzielę, czyli w niedzielę głodni ludzie w Białymstoku mają być dalej głodni, chociaż mieści się przy kościele, przy Centrum Aktywności Społecznej, w takim budynku Urzędu Miasta. No tak, właśnie widzicie. To projekt, który trwa już chyba 3 lata. Absurdalny projekt, bo to pomieszczenie jest wynajmowane, opłacane. Jest opłacany pracownik. Fundacja Spesali ma monopol na prowadzenie tej działalności, chociaż zgodnie z prawem nie powinna tego prowadzić, bo podlega wykluczeniu ze względów formalnych, bo jest organizacją religijną. A takie organizacje nie powinny dostawać dotacji z Urzędu Miasta. No ale wiadomo, po znajomości, bo Fundację Spesali prowadził ksiądz Dębski, kapelan Jagielloni, który musiał odejść w atmosferze skandalu, zamolestowanie, tam jakieś propozycje seksualne wobec jakiejś tam tajemniczej kobiety. Pisał, że tam będzie uprawiać seks w gabinecie biskupa, w kurii biskupiej i że idzie na saunę z innym tam księdzem. Także tego typu historie. No i tak jak widzicie, no absurd, bo nawet sam regulamin ten jadłodzielni jest tak skonstruowany w przeciwieństwie do innych miast. Nagrywam, że tu nigdy nic nie ma. Tak, ale to mówisz, że regulamin u Państwa jest tak skonstruowany, że na przykład nie można przynosić pewnych rzeczy. No oczywiście, że tak, ze względu na bezpieczeństwo. Nie, tłumaczę. Tutaj pani pracownica się zainteresowała. W ogóle absurd polegał na tym, słuchajcie, że chociaż ten projekt niby prowadzi Fundację Spesali, to tutaj przychodzi i zamyka to pomieszczenie pracownik Urzędu Miasta. Czyli pieniądze przekazywane dla Fundacji Spesali trafiają z powrotem do pracowników Urzędu Miasta. Do tych pracowników, którzy rozstrzygają, kto te pieniądze z Urzędu Miasta w konkursie dostanie. Więc zmowa, korupcja, nepotyzm jak nic. Nic nie ma, mówię. Zainteresowana osoba się pojawiła i nic nie ma. No. Słuchajcie, stoi ta chłodziarka, nawet tu nie ma lodówki, więc regulamin jest taki. W przeciwieństwie do innych miast, na przykład można tutaj przynosić tylko produkty fabrycznie zapakowane przed upływem terminu ważności. Więc na przykład jeżeli sklep ma dużą ilość jakiegoś towaru, gdzie jest już na przykład po terminie ważności, tak, ale jest ten zapis, należy najlepiej spożyć przed. To część tych produktów można spożywać po terminie ważności, jeżeli są po prostu dobre, bo tak samo na przykład możecie pójść do sklepu i kupić towar oznakowany, że jest jeszcze przydatny w terminie ważności, ale może być na przykład zepsuty, bo był niewłaściwie przechowywany. Zawsze po prostu trzeba sprawdzić takie rzeczy. No ale tu urząd się zabezpieczył w ten sposób, żeby ktoś by nie pozwał, że coś wziął i się otruł, więc tu nie można przynosić rzeczy po terminie ważności, nie można przynosić też produktów samodzielnie wykonanych, typu jakieś tam przetwory domowe, nie wiem, tam dżemy, kompoty z własnej produkcji, ciasta, tak? Ale uwaga, słuchajcie, nie konsekwencja jest wyjątek. Bo na przykład po świętach, pamiętam któryś czy Wielkanoc, chyba ostatnio to po świętach Bożego Narodzenia, przez kilka dni było to dopuszczalne. Nie wiem, nie wiadomo czemu, tak? Że można było takie produkty tutaj przynieść. Własnej produkcji ciasta, sałatki jakieś warzywne i tak dalej, tak w słoiczkach zapakowane, czyli no też ktoś mógł się tym otruć, nie? A można było. Więc widzicie tą niekonsekwencję, widzicie korupcję. Co jeszcze? Chociażby sam proces przyjmowania wniosków za pomocą takiego strony internetowej witkac.pl. Normalnie organizacje powinny móc złożyć wniosek o dofinansowanie, dotację na urzędowym formularzu zgodnym z załącznikiem do rozporządzenia przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Jest taki w całej Polsce ogólny wzór oferty organizacji pozarządowych, które chcą uzyskać dofinansowanie. Ale w wielu miastach w Polsce wybrano taką prywatną firmę witkac.pl ze Słupska, która prowadzi takie strony internetowe, za które urząd w ogóle musi płacić za prowadzenie tych stron. Każdy urząd opłaca taki haracz tej firmie. No i ta firma, będąc prywatną firmą, nie wiadomo na jakiej podstawie, obrabia różne dane osobowe. Nie będąc pracownikami urzędów, ma dostęp do różnych danych adresowych, osobowych właśnie, pomysłów na projekty, wnioski.
I następuje też wykluczenie cyfrowe, bo na przykład tam trzeba ten wniosek najpierw wypełnić w formie elektronicznej, czyli na przykład tutaj osoby bez komputera, nie wiem, emeryci, renciści mają ten problem, muszą już kogoś prosić, żeby im ten wniosek wypełnił, bo nie mogą wziąć takiego formularza i go po prostu długopisem wypełnić, ale to jeszcze nic, bo przyjmijmy, że to ma być ekologiczne, ekologiczne i tak dalej, tak? No bo skoro wniosek składa się elektronicznie, to wysyłamy go elektronicznie, łatwo jest go obrabiać, przerabiać i tak dalej. Kolejny absurd. Nie. Jak złożycie ten wniosek w formie elektronicznej, to trzeba wydrukować go w wersji papierowej i przesłać go w wersji papierowej do urzędu. No, także chyba wszyscy widzimy, o co chodzi tutaj, nie? Ja prowadzę fundację i stowarzyszenie od ponad 20 lat w Białymstoku. Dzięki mnie powstały drogi rowerowe, na przykład powstało deptak na ulicy Depowej. Przestawiałem elektrociepłownię Białystok na spalanie biomasy zamiast węgla, po to, żeby był mniejszy smog, więc prezydent chcąc, nie będąc prezydentem, zrobiłem więcej dla Białegostoku niż prezydent Białegostoku Truskolaski, który tylko zadłuża miasto, robi różne katastrofalne ruchy, jak lotnisko za 50 milionów, z którego nigdzie nie można polecieć, albo splagiotowane logo kupione od firmy znajomych tam z partii politycznej. Ale od 18 lat, kiedy Truskolaski został prezydentem, nasza organizacja nie dostała ani złotówki z Urzędu Miasta, bo te pieniądze są rozdawane według sympatii politycznych i osobistych określonych osób w tym mieście. Pisałem też wnioski dla innych organizacji, gdzie nie występowałem pod swoim nazwiskiem i te wnioski dostawały dotacje, więc naprawdę chodzi po prostu o uznaniowość, o taką korupcję polityczną, że pieniądze są przeznaczane dla ludzi, którzy są w jednej organizacji przestępczej, w jednej mafii z obecnymi władzami, a ludzie, którzy krytykują pewne działania albo wykazują nieprawidłowości w Urzędzie Miasta, nie mają szansy dostać dotacji. I to nie chodzi, że dotacji dla siebie, bo organizacje pozarządowe to dotacje pozyskują na organizację jakichś projektów, które mają służyć mieszkańcom Białegostoku. Tak jak powiedziałem, na przykład deptak, drogi rowerowe, to nie ja tylko z tego korzystam, korzystają z tego wszyscy mieszkańcy. Jak organizowaliśmy koncert na przykład Lipowa deptakiem w 1995 roku i to była ostatnia dotacja w wysokości 3000 zł, którą myśmy wtedy pozyskali na organizację tego koncertu od Urzędu Miasta. Od tej pory przez 20 lat ponad żadnej dotacji już nie otrzymaliśmy. Koncert 3000 zł kosztujący, po którym powstał deptak na ulicy Lipowej. Taki koncert na przykład Białostocki Ośrodek Kultury organizuje za 400 tysięcy złotych, jak na przykład Miejski Sylwester. Za 100 razy więcej. Rozumiecie, jak po prostu te pieniądze są nieracjonalnie wydawane. Prezydent nie daje tych pieniędzy na dobre rzeczy, tylko daje swoim znajomym na przekręty finansowe. I o to chodzi dzisiaj w działalności prezydenta Białegostoku, Tadeusza Truskolaskiego, który już dawno powinien siedzieć w więzieniu za te przekręty. Na przykład w tym roku prowadzi za publiczne pieniądze urzędowe swoją kampanię wyborczą, wieszając banery z napisem prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski na szkołach, przedszkolach, żłobkach. Organizował spotkania promujące jego osobę w szkołach. Zmusza dyrektorów szkół do udostępniania pomieszczeń, sal gimnastycznych na przykład za darmo na takie spotkania. Chociaż agitacja wyborcza w szkołach jest sprzeczna z kodeksem wyborczym, jest zakazana. Wykorzystuje swoje stanowisko do załatwiania swoich prywatnych spraw, tak jak na przykład w tym roku wydał zgodę na kolejny etap budowy kampusu Uniwersytetu w Białymstoku, na którym jest, którego jest pracownikiem, na którym jest wykładowcą. Więc cały urząd podlega wyłączeniu z tej sprawy, żeby nie było obaw o brak bezstronności, obiektywizmu. Jeszcze tutaj odbyłem rozmowę z dwiema paniami, które przyszły z ciekawości, chciały sprawdzić, czy coś dzisiaj jest. Okazuje się, że jak ktoś tutaj nawet coś przywiezie, to tu mieszkańcy tego budynku, bo to też jest budynek komunalny, widzą to z okien, z balkonu, przychodzą, natychmiast zabierają, więc tutaj nigdy nic nie ma. Tutaj nigdy nic nie ma praktycznie, bo też panie mi opowiadały, że firma na przykład jakaś dostała jakieś rzeczy, mieli tu przywieźć, pracownicy tej firmy sami powybierali co lepsze rzeczy.
trafiły tutaj gorsze rzeczy i tak samo natychmiast zostały, można powiedzieć, rozkradzione. A żeby było ciekawiej, to w tym budynku przy kościele Świętego Rocha przed wojną mieścił się dom publiczny żydowski. A teraz mieści się budynki Urzędu Miasta. Ciekawe, nie?